27 grudnia otwarto lodowisko przy zespole szkół. O tym, jak bardzo był to wyczekiwany obiekt, nie trzeba nikogo przekonywać. Ja jestem na lodowisku, bo lubię i dawno nie jeździłem. Jeżdżę tu już trochę, no i się nauczyłem już większość różnych tych skrętów, ostrych zakrętów i tak dalej. Lodowisko przy zespole szkół powstało w 2011 roku. To tak zwany Biały Orlik, z którego chętnie korzystają uczniowie zespołu szkół i mieszkańcy Polic. Czasami chodzę z rodzicami do kina, jeżdżę na spacery, a czasami na lodowisku z koleżankami, z kolegami. Do 6 stycznia i w każdy weekend przez cały dzień lodowisko będzie otwarte dla mieszkańców Polic. Gdy zaczną się zajęcia w szkole, do południa z obiektu będą korzystać uczniowie zespołu szkół w ramach lekcji WF-u. Opłaty za korzystanie z lodowiska i wypożyczenie łyżew są takie same jak w ubiegłym roku.